Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout, pierwszy w nowym roku. Zrobię jakąś małą powtórkę z niektórych pytań Multiego, oczywiście autentycznych pytań. Przedyskutujemy, czy jaki sens mają te pytania. Ale zanim do tego przejdę, to powiem szczerze, że niewiele rzeczy już mnie w tej policji zdziwi. Zaczniemy oczywiście od granatnika, komendanta. Jakaś taka no, sprawa trochę medialna. Mówię oczywiście o komendancie głównym. Większe zdziwienie w sumie zrobiło na mnie odejście jednego z policyjnych youtuberów. W tej chwili przeszedł na ciemną stronę mocy i nadaje na policję ile wlezie. Także z tego co obejrzałem po jego filmach widać, że no, zetknął się z rzeczywistością, jego jakieś tam idealistyczne podejście do sprawy starło się z rzeczywistością. Zauważył, że może zarobić trochę więcej, prezentując swoje niewątpliwe umiejętności na YouTubie i po prostu jak dowali policji, to się trochę lepiej sprzedaje, prawda? Jaka jest przyczyna, że tak bardzo wielu kandydatów do policji, że tak powiem, przychodzi, a jeszcze więcej odchodzi, prawda? I tutaj jeden z kolegów zaprezentował mi coś takiego z Facebooka. Nie jestem pewien, czy to jest fake, prawda? Ponieważ ta osoba podaje się za pracownika pracowni psychologicznej, która obsługuje kandydatów na policjantów, czyli Multiego. Też tutaj, że tak powiem, pewnie robi i od 2 lat zauważyłem tendencję do przyjmowania na stanowisko osób, które kompletnie się do tego nie nadają. Ale nie mają pomysłu na życie. Przykro to mówić, ale do policji od dłuższego czasu są przyjmowani wszyscy jak leci. Nie są to istotne predyspozycje fizyczne oraz emocjonalne czy psychiczne. I później niestety wynik jest taki, że patrol złożony z 2 chudziutkich chłopców wychodzi na ulicę i nie jest w stanie dogonić czy zatrzymać kogoś na ulicy. Nie wiem, nie jestem za tym, aby w policji było tak dużo wolnych miejsc w czasie rekrutacji. To powinno wyglądać dokładnie tak samo jak w medycynie. Na każde stanowisko jest kilka miejsc, a ludzie wtedy stają na głowie, żeby być najlepszym. Teraz nie trzeba. Moje spostrzeżenia, które zbierałam prawie od 2 lat, jeszcze tylko dodam, że pomysł skróconej szkoły policyjnej jakiś czas temu był największym faux pas z możliwych. No tutaj się zastanawiam, czy ta pani jeszcze pracuje w policji, czy nie. Ponieważ no, inna osoba medialna, właśnie o której wspomniałem wcześniej, jak już zaczęła tak troszeczkę krytykować policję, to musiała się z nią pożegnać, prawda? I jest w tym sporo prawdy, bo nagle zaczęło brakować ludzi do służb mundurowych. A dlaczego zaczęło brakować? Bo zaczęły konkurować ze sobą różne inne służby, prawda? Czyli nagle zabrakło ludzi na granicę białoruską, aby pilnować tych uchodźców z tamtego kraju. No, zabezpiecza to głównie wojsko, no, a do tego wojska raczej mało kto ma ochotę iść po dobroci, prawda? Zaczęli tam troszeczkę ściągać ludzi na tak zwane ćwiczenia wojskowe, jakichś dziadków 60-paroletnich, nawet lekarzy. No ale ludzie nie są głupi, wystarczy, że jakieś
zwolnienie czy coś, czy pójdzie na komisję lekarską, wojskową i się z tego wyśmiga. No, no to, żeby zachęcić, obniżono znacznie normy zdrowotne do wojska i w tej chwili każdego, że tak powiem, byle już nie był taki połamaniec jak ja, biorą, może już mieć próchnicę, garbaty z nadciśnieniem. Tylko, żeby na chwilę ugasić ogień na tej wschodniej granicy. Jeżeli się tam zapowiada, że bierzemy 1000 czołgów z Ameryki, to ktoś do tych czołgów musi wsiąść, prawda? Czyli dwie, trzy, niech tam ten czołg ma 3 osoby w środku załogi, no to 3000 ludzi musi być, prawda? I w momencie, kiedy służby włącznie z graniczną zaczęły konkurować z policją, no to zrobiła się totalna, że tak powiem, masakra i policja, jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, czyli dawno już minęły czasy, kiedy ludzie w 2008, przepraszam, czy chyba w 2012-2013 roku, kiedy były ostatnie chwile załapania się na stare przepisy, te 15-letnie, było 15 kandydatów na jedno miejsce, a policja pajacowała sobie i odrzucała każdego, kogo mogła, prawda, pod byle pretekstem. A historia się kołem toczy i nagle nie ma kogo brać, prawda. No, musisz sobie zdawać sprawę, że jeżeli masz idealistyczne podejście do policji, że to tak będziesz tylko łapał bandziorów jak porucznik Colombo z serialu amerykańskiego, używając swojej jakiejś inteligencji czy innych jakichś cudownych zdolności, to tak zupełnie nie jest, prawda? Czyli policjant raczej nie będzie przeprowadzał biednej babci przez pasy, starszej pani przez pasy, a raczej będzie musiał zabezpieczać jakieś marsze kobiet, marsze aborcjonistów przeciwko marszom antyaborcjonistów, no i tak dalej, a w tym momencie, jak się, że tak powiem, kibic zdala, wpierdala, to policja niestety jest tą zawsze najgorszą, prawda, na którą psy można powiesić, prawda? I niestety idziesz do policji naładowany ideałami, zderzasz się jak baran z głową o mur z rzeczywistością, z przełożonymi myślącymi tylko o sobie, prawda? No i rzadko kto wytrzymuje dłużej niż parę lat. A jeżeli jesteś jeszcze gość taki inteligentny, a mam nadzieję, że jeżeli mnie oglądasz, to taki jesteś, ponieważ jakiejś wiedzy tam szukasz większej niż tylko ten szmelc, który jest tam gdzieś darmowy w internecie, to szybko dochodzisz do wniosku, że lepszą kasę możesz zrobić w cywilu niż się męczyć, prawda, z żulami czy tam z jakimś innym elementem, prawda? Bo w tej chwili bandzior to nie jest bandzior, tylko to jest pan bandzior, a ty jesteś po prostu dla niego zwykłym psem, prawda? Oczywiście jak się w tym policji już odnajdziesz, prawda? Jak już się dostaniesz. Także przykra sprawa jest jeszcze taka, że w sumie jest trochę mało kasy, prawda? To, co policjanci wywalczyli psią grypą, owszem, tam może i koło 5000 tam sierżant, czy tam aspirant, czy inny zarabia na łapę, ale to nie są już żadne pieniądze. U mnie, że tak powiem, recepcjonistka przychodni, no, zaczyna gadać, żeby chciała przyjść do roboty, chce 4 z groszami na rękę, prawda? Zobaczymy, kto tutaj jest na czacie, także cześć Mateusz, Kubowski, Pixa, cześć Pixa.
Tutaj Kamil Barański, czy opłaca się pójść w wieku 31 lat? No, może inaczej, no. Jeżeli uważasz, że zrobisz karierę, to czemu nie, prawda? Pixa, po to jest szkoła, żebyś się nauczył, czego ci potrzebne, jak chcesz wiedzieć, jakie są piony, jakie są środki przepisu SPB, co robi prewencja, takie podstawy. Jeżeli chcesz pieniędzy, to się nie opłaca. Dobrze tu Pixa powiedziałeś, no inflacja idzie tak szybko, że goni po prostu, goni te policyjne wypłaty i już cokolwiek ten pan Jankowski nie zrobi, czy jakiekolwiek tam nowe ustalenia, to po prostu często przychodzą do mnie policjanci i mówią, owszem, tam dostał parę groszy więcej, ale przy okazji mu rata skoczyła z, powiedzmy, z 2000 na 3800, prawda, czyli dostał 1500 więcej, a raty doszło 1800 więcej, prawda. Adrian Clark, ogląda wszystkie pana filmiki już od dawna, w tym roku będę próbował podjąć się rekrutacji. Dobra, zróbmy trochę takiego biznesu, pod tytułem pytania. No i lecimy z pierwszym pytaniem. Nawet gdy jestem z ludźmi, czuję się przeważnie samotny, prawda? Czyli zastanów się, jaki tutaj jest sens tego pytania, prawda? Wiadomo, że policjant musi tutaj pracować w grupie. Wszystkie jakieś zadania to są raczej zadania grupowe, czyli pytanie, czy policjant, który jest nawet z ludźmi, czuje się samotny, czy czuje się przeważnie samotny, to jest dobrym policjantem, prawda? Ludzie rozumieją i lubią mnie tak, jak na to zasługuję. No powiem szczerze, sam się zastanawiam, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli podejść holistycznie, no to z reguły tak jest, jak tam coś robisz, tak na to, tak cię ludzie rozumieją i lubią, prawda? Dokładnie tak, jak zasługujesz na to. Nie lubię przebywać z ludźmi, czyli praktycznie parafraza tego pytania, które u mnie ma numer 82, to tutaj nie lubię przebywać z ludźmi, prawda? Prawie każdy gotów jest kłamać, by uniknąć kłopotów. No, jeżeli nie wiesz, jak odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje mi się, że posłuchaj naszych polityków, prawda? Jak im kłamstwo ładnie wychodzi, jeżeli tylko chcą uniknąć kłopotów, prawda? Jestem bardziej wrażliwa niż większość ludzi. Większość ludzi nie lubi się wysilać dla innych. O, to jest ciekawe pytanie. Nigdy nie byłem zakochany. Nigdy nie byłem zakochany. Także takie matrymonialne pytanie na multim. Trudno mi się skupić na jednej sprawie. No, no logiczne, że jak ci się trudno skupić na jakiejś jednej sprawie, to raczej do policji się nie nadajesz. Popatrz, ludzie mnie łatwo niecierpliwią, czyli cały czas lecą te same pytania, prawda? Jak zachowujesz się w stosunku do innych osób? Czyli teoretycznie jako policjanta, cokolwiek by pan bandzior na ciebie nie powiedział, czy nie zrobił ci, on ma cię nie niecierpliwić, prawda? Prawie nieustannie odczuwam niepokój o coś lub o kogoś. Zwykle muszę się zastanawiać, zanim coś zrobię, nawet jeżeli chodzi o drobiazg. Czyli pytanie takie trochę, może o pamięć chodzi tutaj, czy jakąś zdolność podejmowania szybkiej decyzji.
Dobra. Często przechodzę na drugą stronę ulicy, żeby się z kimś nie spotkać. No ja czasami tak mam, że może nie przechodzę na drugą stronę ulicy, ale udaję, że kogoś nie widzę, prawda? I ostatnie pytanie. Zwykle jestem ostrożny wobec ludzi, którzy są dla mnie bardziej uprzejmi, niż można by się od tego spodziewać. No po mojemu to odpowiedź tak na takie pytanie wcale nie jest zła, prawda? Bo jeżeli coś jest zbyt piękne, niż byłoby, jest prawdziwe, no to z reguły jest zbyt piękne. No ale czy tutaj jako policjant masz się tak zachowywać? No kwestia do zastanowienia, prawda? Teraz krótki przerywnik. Zobaczę na czata, a tutaj jaka pani, prawda? Jakaś sympatyczna pani reklamująca samochody Łada, prawda? Także i to jeszcze samochód policyjny, ale niestety to już chyba policja rosyjska. Także lecimy na czata. Lecimy na czata. Kubowski tutaj z Pixą wyjaśniają sobie sprawę, co robi prewencja. Mirek Jurek, także 33 lata i 29 grudnia podpisałem rozkaz. No, nikt tutaj, jakby to powiedzieć, nie jest za stary na jakieś tam policyjną karierę. No tylko zastanów się, tutaj Mirek Jurek, 25 lat służby potrzeba ci, aby mieć emeryturę, czyli 33 plus 25, 58. No ja mam w tej chwili 59, już jestem emerytem od 15 lat. Kubowski, ja miałem ostatnio, powiem szczerze, MS i odpowiadać szczerze, jak się czuję, odpowiedź i nie kłamać, prawda? No o ile tutaj, muszę się Kubowski zgodzić, że w komputerze może trzeba odpowiadać szczerze, to czy jak cię psycholog zapyta, czy nie wiem, czy pobiłeś kogoś i niechcący pobiłeś i powiesz szczerze, to nie wiem, czy tak. Nie wiem, czy tak szczerze że tak powiem, odpowiadać. Kubowski, pytania dokładnie jak tutaj pokazane. No, po to jestem multiguru, żeby ci jakiegoś tam nie żenić dziadostwa, tylko dać pytania oryginalne z multiego, prawda? Podkomisarz Axel, sprawdzenie rekruta na podstawie ABO, czy się bardzo tam czepiają. Jak ktoś wie, to niech powie. Pixa, artykuł 14, operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowe, śledcze i tak dalej, i tak dalej. Przy psychologu trzeba się trochę nagłowić, bo jest bardzo dociekliwy. No od tego są psycholodzy psychologami i to policyjnymi, żeby byli dociekliwi. Dobra, jakiś inny przerywnik. Obejrzyjcie sobie tego amerykańskiego policjanta. Pixa, przyjmują dziwnych ludzi. To jest straszne, prawda? Także policjantem już w tej chwili każdy być może teoretycznie. Jest taka sprawa, że to, co często spieprzą psycholodzy, to wyrównują na rozmowie kwalifikacyjnej. I tak jak ostatnio wydawało mi się, że w Katowicach jest jakoś tam już dla kobiet trochę lżej, to w tej chwili z powrotem zaczęli kobiety trochę uwalać, prawda? W zasadzie tam cokolwiek by nie powiedziała kobieta w Katowicach na rozmowie kwalifikacyjnej, to uwalniają.
Danuta Semeniuk. Dzień dobry, dziś miałam na zawodowego testy Katela i co zrobić, nigdzie ich nie ma. Czy mógłby pan udostępnić jakieś przykładowe pytania z testu Katela? Oj, test Katela, to jest test Katela, to tam, to w zasadzie to jest na inny hangout, prawda? Dobra, jeszcze raz ładna dziewczyna na ładzie. I jeżeli ktoś tutaj ma ochotę, żeby do mnie zadzwonić, to tutaj jest ten telefon. Tutaj jest ten telefon 789-273-335. Możesz zadzwonić, możemy tam chwilę pogadać, prawda? Piksa, stan umysłu, nie wiadomo co chodzi w Katowicach. No, wydaje mi się, że wiadomo o co chodzi, bo są na Śląsku ciekawe miasta, na przykład Bytom. W tym Bytomiu jest osiedle Karp, jest osiedle Łagiewniki, jest Bobrek. No i tam w zasadzie, jeżeli dadzą dwie dziewczyny lub dwóch chudziutkich policjancików, prawda, takich jak, no może nie jak ja, tylko jak ja 20 lat temu, to po prostu ci ludzie dostaną w pierdol od miejscowej, że tak powiem, ludności, a nikt się tam z policją nie pierdoli, prawda? I po prostu potrzebują jakichś takich bardziej, może mniej inteligentnych, a więcej tutaj wyrobionych fizycznie, prawda? Także patrzałbym pod tym kątem, prawda? Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, wydaje mi się, że już chyba z telefonu będą nici. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to weź tutaj, wejdź na czata i jeszcze możesz coś napisać. W zasadzie, jeżeli chcesz coś wiedzieć, może pokażę ci coś jeszcze innego. O, mam tutaj, to jest dosyć ciekawe, parę pytań takich, powiedzmy, który obrazek nie pasuje tutaj do... Tu masz cztery obrazki, prawda, czyli jakiś komin, nasza szkapa, tutaj urządzenie jakieś elektroniczne i tutaj flanelowa koszula prawdopodobnie. I które z tych czterech, który z tych czterech jeden nie pasuje, prawda, ponieważ był nowy rok, no niestety zrobiłem ten obrazek w 2019, to napisz to tutaj na czacie lub w komentarzu do tego wideo, który z tych czterech nie pasuje, czy te fajerwerki, czy ten kwaśny szampan, czy ta choinka z gwiazdą, czy ten 2019 w konfeti, chociaż ostatnio był 2022 na 2023. No i Danuta, pozdrawiam, trochę się stresuję tymi testami, ale to dopiero za rok. Chciałbym zapytać, co dzwoni. Słuchaj, no jeszcze nie wiesz, czy nie zdałaś, być może już zdałaś. W tej chwili do woja biorą każdego, kogo mogą, prawda? Kubowski, myśli pan, że jak będę odpowiadał na pytanie rozmowy kwalifikacyjnej, tak jak na pytania o psychologa, to powinno być dla nich wyczerpujące. No, znaczy, jeżeli chodzi o część psychologiczną, to tak, ale
na rozmowie kwalifikacyjnej często pytają o komendanta wojewódzkiego, komendanta głównego. Te różne tam stopnie w policyjne, prawda, prewencja, godność, o, takie rzeczy, prawda. Także co do zasady, raczej powinieneś przejść, ale to, że tak powiem, nie jest powiedziane, co, jak to mówią, że ci na rozmowie kwalifikacyjnej, którzy są z reguły policjantami, no to będą robili tak jak psycholog, prawda? Adrian, czy są jakieś próbne testy MS w internecie? No, wygoogluj, poszukaj, Adrian. No, no. Tak wiesz, ja tam akurat nie znam Multiego z tego powodu, że jak już tam ponad 1000 elitarnych mi coś tam jakieś relacje dało, no to trudno, żeby Multi Guru nie znał Multiego, prawda? Marek Markowski, nie pasuje mysz w jedynce i choinka w drugim. No i widzisz, Marek Markowski, prawda, jakimś cudem wiesz, o co chodzi, prawda? Czyli nie, czasami nie są takie trudne pytania na Multim, jak się wydaje, prawda? Dobra. No ile tam pamiętam, na Katelu były jakieś tam proste zadania matematyczne, czy takie proste na inteligencję, podobne do tego, co dałem na obrazku, że jest coś tam, cztery jakieś te i co pasuje lub co nie pasuje. I to takie cwancyki. Dobra, słuchajcie, fajnie mi się z wami gadało. Co tak planuję zrobić w tym roku? A mianowicie trochę chciałem więcej zwrócić uwagi na w tej chwili chciałem więcej zwrócić uwagi na moją stronę internetową, taką, którą kiedyś zrobiłem, a mianowicie zostań policjantem i mnie jakoś bym się chciał zająć jakimiś płatnymi materiałami, bo tak szczerze mówiąc za bardzo mi się szkolić nie chcę i nie mam na to czasu, natomiast więcej dać materiałów typu porady darmowe, prawda? Czyli jak tutaj są jakieś porady darmowe, to być może sobie coś ciekawego znajdziesz, prawda? Bo jeżeli idziesz do policji, to raczej nie jesteś ziomem, który idzie tam dla pieniędzy, tylko no, ma przynajmniej jakiś taki ideał, że coś tam chciałbym dobrego zrobić, trochę świat naprawić, trochę tą przestępczość zmniejszyć, być może miałeś jakieś przeżycia w rodzinie, że ktoś tam coś złego zrobił z tych bandziorów, a jakoś tam zobaczyłeś, jak ci policjanci działają i rozwiązali tam komuś jakiś problem, złapali tego bandziora, prawda? Juno, mam pytanie, rozumiem, że na ogół nie powinno się kłamać, natomiast jeżeli zmagałem się z depresją, ale już z niej wybrnąłem, to czy nadal powinienem się przyznać? No Juno, ja cię kłamał uczyć nie będę. Juno, pozytywny wynik rozmowy, ale też nie wiem, czy oni nie mają jakiegoś wglądu na przykład do recept, czy moich wizyt u psychiatry. Nie chcę być przyłapany na kłamstwie, ale też nie chcę być oceniany za coś takiego, co jest nieaktualne, daleko w mojej przeszłości i nie ma nic wspólnego z osobą, którą jestem na dzień dzisiejszy. Proszę o odpowiedź. Mówię Juno, ja tutaj na hangoutach kłamać, uczyć nikogo nie będę, prawda?
Aleksandra, jaki jest czas oczekiwania na testy po złożeniu papierów? Czy ktoś się orientuje? Jak się ktoś orientuje, to niech powie. Dobra, słuchajcie kochani, myślę 20 minut to jest tak akuratnie, żeby wytrzymać tyle mojego oględzenia. Jeżeli mówię, masz jeszcze jakieś ostatnie pytania, to zrób to tu na czacie. Jeżeli oglądasz już to w powtórce, to zapraszam cię, żebyś napisał w komentarzu do tego wideo. Tak mniej więcej do 24 godzin po hangoucie staram się odpowiadać. Potem już mi się nie chce, życie idzie dalej. I bierzemy się za kolejny temat. Także trzymaj się. Cześć. Do następnego razu.